Czwarty cross triathlon Koziołka, jak już z nazwy wskazuje, więc teren taki bardziej crossowy, przełajowy, stąd kolarze jeździli na rowerach właśnie crossowych, trekkingowych, przełajowych i górskich. Chodzi o to, żeby ta impreza była dostępna dla każdego, żeby każdy na każdym typie niemalże roweru mógł wziąć w niej udział, bo to jest impreza dla amatorów. Składała się z dystansu pływackiego na 750 metrów, następnie rower 20 i zamknięcie 5 km biegu. Poza wymiarem sportowym ta impreza ma również wymiar charytatywny. Zgadza się. To jest taki cel nadrzędny nasz, bo ta impreza ma charakter charytatywno-sportowy. Tak, i w ramach tej imprezy, jak również w kilku innych imprezach Klubu Sportowego Koziołek, robiliśmy akcję charytatywną, zbiórkę publiczną dla Amelki Skuzy, która jest chora na autyzm atypowy. Także dzisiaj będzie zakończenie wszystkich zbiórek. O sumie, którą nam się udało zebrać, poinformujemy Państwa jak najszybciej. Ja muszę powiedzieć, z dużą satysfakcją i mam z tego powodu ogromną radość, że coraz więcej osób przyjeżdża do nas z bardzo odległych dzielnic Polski, bo to i spod Poznania, i nawet z Mazowieckiego, już nie mówiąc o Małopolskim, Śląskim, bo tych zawodników mamy najwięcej, więc przyjeżdżają do nas zawodnicy z całej Polski. I tak jak powiedziałem, dla nas to jest ogromna radość. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Cały czas stale przerasta ilość osób, które są przyjaciółmi Klubu Sportowego Koziołek, kochają i lubią brać udział w naszych imprezach. Pytałem przed tutaj wejściem na antenę, ilu było uczestników tych zawodów. W zawodach głównych niespełna 150 osób, natomiast mieliśmy tam ponad 30 dzieci, które brały udział wcześniej, więc no, rozmiar imprezy duży. Trasa bardzo fajna, crossowa, lubię takie trasy właśnie, no, takie cross-triathlony. Akurat zaczynam przygodę z triathlonem, dlatego myślę, że na sam początek jest bardzo, bardzo fajne jak na takiego amatora. No. A nie mam roweru właśnie takiego szosowego typowo do triathlonu, mam górala, dlatego na razie startuję tylko w takich cross-triathlonach. Przygotowania w tym roku właśnie, ja z reguły biegam, teraz postanowiłem trochę zluzować z bieganiem, wprowadziłem sobie rowerek, pływanie. 3 razy w tygodniu gdzieś pływałem rowerkiem, właśnie dużo jeździłem. Zaniedbałem trochę bieganie, ale jeszcze jakoś noga się kręci. Dzisiaj temperatura była idealna, no może nawet czuć za ciepło było, ale fajnie. Ja bez pianki pływam, to dla mnie pasuje, jak jest ciepło, bo w wodzie nie marznę. Temperatura wody super, także pogoda rewelacyjna.